twoja mama jest szefową TikToka? To brzmi jak bajka, tylko że prawdziwa. Dołącz do nas, będzie świetna zabawa. Jest wcześnie rano, a Marta już jest w kuchni. Ma dziś ważną misję – zrobienie śniadania. Dziś będziemy jeść to i może to. Kiedy jesteś szefową TikToka, wszystko ci wolno. Córka też się obudziła. Hej, kochanie! Czas na mały, poranny prank. Potrzymaj. Nie jest ciężkie? To nasze śniadanie. Podoba ci się? A teraz najlepsza część. Przekrój tutaj i dostajesz śniadanie prosto na twarz. Super, co? Chyba Krysi nie podobał się prank mamy. Jaka szkoda. TikTok to całe życie Marty, ale czasem musi odpocząć od ekranu. Mamo, chcę ci kogoś przedstawić. To jest Bartek. Jest taki słodki, prawda? O nie, tacy faceci nie są teraz w modzie. Voilà, od razu lepiej. Mamo, nie taka była umowa. Gdzie jest Bartek? Chodź, kochana, odlecimy razem do gwiazd. Piszesz się? O nie, jakie gwiazdy? Żadnego latania. Po moim trupie. Musimy przywrócić cichego chłopca. Fiu, udało się. Taka jest magia TikToka. Tak, lepiej nie mieszać się w związki mojej córki. Kto rano wstaje, ten może zostać wiralem. Kochanie, obudź się. To nagła sprawa. To nie może zaczekać do rana. Nie, to sprawa życia i śmierci. Więc to o to chodzi. Mama ma kolejny taniec na TikToka. A Krysia musi go nakręcić. Nie jest super? Moi obserwatorzy muszą zobaczyć to arcydzieło. Cóż, zobaczmy, co się stanie. Tak, ja wracam do łóżka. Dziś będą prezenty, śmiech i zabawa. To urodziny Krysi. Wszystkie jej przyjaciółki tu są. Ale najważniejszy prezent będzie od jej mamy. Tada! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Lampa pierścieniowa? Jak ja mam jej w ogóle użyć? Nie potrzebujesz jej? To ja ją wezmę. Proszę, jak zwykle. Dlaczego wszystkie mamy są normalne, a moja jest szefową TikToka? Cii, Krysia odrabia lekcje. To taka mądra dziewczyna. Ma przed sobą świetlaną przyszłość. Ale jak się tu skoncentrować w takim hałasie? Mama chyba znów zrobiła TikTok party. Ma wszystko, czego potrzebuje. DJ-a i tańce. Może teraz uda mi się skoncentrować. Jest trochę lepiej. Ale impreza mamy robi się coraz głośniejsza. Imprezujmy całą noc! Jeszcze jedna para słuchawek nie zaszkodzi. DJ, co tak cicho? Głośniej! Szefowa TikToka wie, jak dobrze się zabawić. Z kolei Krysia nie jest teraz zbyt zadowolona. Koniec z tym. Wystarczy. Czas to wyłączyć. Mamo! Dlaczego mam tak mało obserwatorów? Chciałabym być super popularną TikTokerką. I zawsze dostawać tysiące lajków. Miałabym miliony oddanych fanów. No cóż, to są tylko marzenia. Mamusiu, załatwisz mi parę lajków? Wszystko dla mojej córeczki. Jeden telefon i strona Krysi ma już milion lajków. Wow, jestem sławna! Wszyscy będą mi zazdrościć. Robi się poważnie. Mamę Krysi wezwano do szkoły. Pan Rysiek ma złą wiadomość. Krysia przynosi szkole wstyd. Ubiera się jak do filmików na TikToka, a nie do nauki. Marta nie pozwoli swojej córce cierpieć. Co? Jest zbyt kolorowo ubrana? Panu też przydałby się nowy look. Gotowy na metamorfozę? Marta sporo wie o metamorfozach. Od razu lepiej. Świetnie pan wygląda. Nie mogę w to uwierzyć. Wynocha stąd. To było totalne fiasko. Jedyne, co pozostaje, to założyć buty. I ruszać na podwój świata.
Ale to nie działa. W końcu prawdziwe życie to nie film. Hej! Kochanie, nie dam rady. Jak ludzie żyją bez przejść w filmikach? A, mamo. To łatwe, prawda? Muszę podzielić się tym z moimi obserwatorami. Zawsze robię się głodna w nocy. Z chęcią zjem sobie jogurt. Kilka kanapek też nie zaszkodzi. Tych ciastek nie mogę zostawić na jutro. O nie, kochana. Tak nie może być. Muszę pokazać Krysi, jak będzie wyglądać, jeśli nie przestanie tyle jeść. Gotowe. Ustawmy tu telefon. Ten filtr czyni cuda. O nie, co się ze mną stało? Okej, dość tego. Koniec z nocnym podjadaniem. Wow, mama ma dziś prawdziwe gwiazdy na swoim TikToku. Nie mogę tego przegapić. Wow. Mamusiu, ja też chcę dołączyć. Oh. Zobacz, dam radę. Krysia zaraz zrujnuje ważną sesję. Tak się właśnie stało. Gwiazdy nie lubią być na drugim planie. I tyle. Pożegnaj się z lajkami. Mama dużo wie o trendach na TikToku. Kolejny filmik będzie z popytem. Stop kamera. Muszę znaleźć czas dla mojej córki. Chcesz kieszonkowe? Żaden problem. Zabawimy się? Ta kasa mogłaby być twoja. Teraz nie patrz, a ja schowam monetę. Moja mama jest taka kreatywna. Teraz pomyśl liczbę i spróbuj znaleźć monetę. Zaczynamy. I nie udało jej się. Nie, teraz moneta jest moja. Wybacz, kochanie, ale nie dostaniesz dziś kieszonkowego. Zabawy popyt są trudne. Co za fiasko. Stało się coś strasznego. Pryszcz! I co ja mam z tym zrobić? Mamo! Szefowa TikToka musi znać jakiś przydatny lifehack. Kochanie, to straszne! Zaraz coś z tym zrobimy. Tylko solidna artyleria coś tu zaradzi. Tony kosmetyków. Mamo, nadal go widać! Kryształki wszystko naprawią. Mamusiu, świetnie się spisałaś! A teraz zróbmy sobie selfie. A, jest pięknie! Marcie zebrało się na wspominki. Krysia była takim słodkim dzieckiem, aż łzy cisną się do oczu. Krysiu, chodź tutaj! Mama chyba znów wpadła na jakiś genialny pomysł. Możemy skopiować to zdjęcie? To mega trend na TikToku. Czego się nie robi dla lajków? Można nawet usiąść w ramionach mamy. Ćwiczenia w samotności są nudne. Mamo! Razem możemy odwrócić świat do góry nogami. Pobijmy sportowe rekordy. Ale musimy wszystko nakręcić. Mamo, ty biegnij. A Krysia wypróbuje pozostały sprzęt. Ćwiczenia są trudne. Zanim znajdziecie odpowiednie oświetlenie, już zgubicie kilka gramów. Ach, mamo, nie po to cię wołałam. Krysia będzie musiała być dzisiaj asystentką TikToka. Świetnie bawiłyśmy się w tej knajpce. Aż nie mam ochoty wychodzić. Ale muszę iść do pracy. Proszę, rachunek. Jestem szefową TikToka. Nie dziękujcie mi. I? Kelnerka chce pieniędzy, a nie jakiegoś identyfikatora. Zaczekaj chwilę. Jeśli masz kłopoty, to znikaj. O, mamo, nie jest dobrze. Zapłacisz rachunek, panienko? Tak, oczywiście. Krysia bardzo niezręcznie się teraz czuje. Juhu! Marta ma nowy filmik o lifehackach. Jak wydostać ten kabel? To niełatwe, ale nie dla szefowej TikToka. Gotowe. Kabel jest wolny i możesz naładować telefon. Ale Krysia ma lepszy pomysł. Co powiesz na to, mamo? Kochanie, czas na ciebie. A teraz kolejny lifehack. Wyciągnij tekturę z rolki papieru toaletowego. I voilà! Jest wygodnie i praktycznie. Marta to geniusz. Mamo, znów to robisz? Po co komplikujesz sobie życie? Mogłybyśmy zrobić coś prostszego. Nie dziękuj mi, mamo. O nie, Krysia znów wszystko zepsuła. Marta już tu jest. Zaraz powie wszystkim, jak dobrze wyglądać. Kochanie, zejdź z wizji. To mi płacą za reklamę, nie tobie. Ten krem to cud. Żadnych zmarszczek, ani pryszczy.
Sami zobaczcie. O nie, Krysia! Zepsułaś wszystkie filtry na TikToku. Oto ona, magia TikToka. Żadnych oszustw, tylko filtry. Marcie raczej nie zapłacą za tę kampanię reklamową. Podobał Ci się nasz filmik? Chciałabyś, żeby Twoja mama była szefową TikToka? Daj nam znać w komentarzach. Lajkuj filmik i kliknij dzwonek. Subskrybuj nasz kanał i zaproś przyjaciół. Razem jest weselej!